Hejka! Witajcie na kanale Akadry Session Jam. W dzisiejszym odcinku chciałabym zrobić unboxing paczuszki, która do mnie przyszła, czyli paczuszki od Oliwkowe Patenty. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Ja już siedzę, jak widać mam przed sobą paczuszkę. Wybaczcie mi, że mam taki kadr, jaki mam, ale musiałam sobie radzić. No i co? Zabieramy się za otwieranie. Zamówiłam patent full. Weronika powinna zrobić mi zestaw, tak jak pisała. Oczywiście, jeżeli to ogląda, bardzo serdecznie pozdrawiam. Wow, ale super. Naprawdę paczka zamówiłam w piątek. Weronika napisała, że paczka przyjdzie jakoś będzie jak wtorek, no i miała rację, dzisiaj doszła. Ale mega. Mam tutaj oliwkowe patenty. Lążowanie może być prostsze. No i co? Ja sobie zamówiłam zestaw za 99 zł. Ponieważ chciałam, aby mój zestaw był dosyć taki mobilny, dlatego wziąłam ten zestaw. I właśnie mój zestaw początkowy miał wyglądać, że te gumy, te i ten sznur, guma będzie granatowa, a sznurek czarny, a to miało pozostać w takim kolorze, jakim jest. Ale Weronika napisała do mnie, że właśnie będzie to w takim wzorku, w jakim jest teraz, że to będzie zestaw i jak na razie powiem, że bardzo mi się podoba, ponieważ jest, widzę, że to jest fajnie ręcznie wykonane właśnie. Zapłaciłam za to 99 zł, chyba 116, 115 z przesyłką. To jest, tak jak mówię, na dużego konia, więc rozmiary jak widać. To jest sznur, który będzie przechodził przez grzbiet, przez kłąb i przez... jak to się nazywa? Przez pachy? Przez pachy konia? Jak i również zamówiłam patent 2 w 1, ponieważ rozciągliwe gumy, te które tutaj widzicie, służą po to, dlatego że kiedy koń ma właśnie większe problemy z wędzidłem, kiedy właśnie boi się o to wędzidło, powinno się stosować gumy, a nie od razu sznurek nierozciągliwy. Także wziąłem 2 w 1, ponieważ mój koń się, z tego co widzę do tej pory, bardzo szybko uczy i wiem, że jeżeli zacznę z nim dosyć więcej pracować, bo to na pewno pomoże, jeżeli zacznę z nim troszkę więcej pracować, to myślę, że na pewno potem użyję, zacznę używać tych właśnie nierozciągliwych sznurków, ponieważ chciałabym właśnie uzyskać efekt głowy w dół, a nie głowy żyrafy. Tutaj mamy właśnie karabinczyki, które podejrzewam, że podpina się do wędzidła. Tutaj jest ktoś drugi, tak? Mamy tutaj drugi. Jest to bardzo fajnie wykonane. I co mogę jeszcze powiedzieć na ten temat? No w sumie to zobaczcie sobie sami. Serdecznie Was zachęcam do konkursu, który właśnie Weronika organizuje teraz na swoim Instagramie sklepu, gdzie właśnie jest konkurs na logo firmy Huisoria, o ile dobrze pamiętam. No i co? Daję Wam przebitki z tego, jak mój koń chodzi właśnie w tym. Jak widać, cały ten patent się rusza, a moim zdaniem nie powinien, bo tak jak wiadomo, każdy ruch wędzidłem konia jest przez niego odczuwany i podejrzewam, że nie jest mu z tym wygodnie, że tak jak widać, tak jak na zmianę, ciągnie go to prawa, lewa, prawa, lewa, bo no... Sami sobie zauważcie, że te wędzidło nie dość, że pracuje, to
zdaniem to nie jest dobry patent. Cieszyłam się, bo możliwe, że to jest dla koni, które są też za poprężone i na przykład nie można używać pasa do lążowania ani niczego takiego. Ale no niestety, tak jak możecie zauważyć, będzie tu się non stop rusza, a jak wiadomo, non stop te ruchy powodują u konia ból, także ja nie wiem, czy mu jest tak fest wygodnie. No i chyba to tyle. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Niestety zakończył się nie dość przyjemnie, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was do odwiedzenia następnych filmików oraz nie zapomnijcie nas zasubskrybować i dać łapkę w górę. Także co? Do następnego!